Hej, dzisiaj nagrywam wam trochę ze scenerii łóżkowej. Nie będzie o seksie. Ja cały tydzień generalnie się źle, cały tydzień, cały weekend się źle czułam i dzisiaj wstałam, co prawda z łóżka, ale nadal czuję się słabo. Taka niemoc mi po prostu dopadła. Ale ja nie o tym. Zauważyłam, że co chwilę zaczynam w ogóle kolejny odcinek nad o czymś, jakichś pierdołach, a za chwilę, ale ja nie o tym. Więc, żeby tradycji stało się zadość, ja nie o tym. Obecnie czekam na wynik cytologii, ponieważ byłam na corocznym przeglądzie podwozia. Okazało się, że mam przerost endometrium. Nie jakoś tam bardzo strasznie, jest to 8 mm, więc powiedzmy, jeszcze tragedii nie ma. Z racji tego, że biorę tamoksyfen, więc jest to jakby częstą przypadłością w przypadku kobiet, które biorą tamoksyfen. To jest lek po zachorowaniu na raka piersi. Niemniej jednak, no chyba nie muszę mówić, że sram po gaciach, tak? Wyjścia są takie, że jeśli teraz, no teraz tam czekam na wynik cytologii, chociaż nie mam żadnych dolegliwości. Nie zauważyłam nic niepokojącego, także no, to raczej chciałabym być dobrej myśli, ale jednak nie potrafię. Myślę, że po prostu jakoś dziwnie mi się to wszystko w głowie poukładało, niedokładnie tak jak chciałam. Ale teraz no, moja ginekolog powiedziała, że czekamy do sierpnia z tym przerostem endometrium i jeśli w sierpniu okaże się, że ten przerost endometrium jest większy, jest grubszy, no to czeka mnie abrazja, chyba tak to się ładnie nazywa, czyli łyżeczkowanie, czeka mnie czyszczenie. O, ale no. Ogólnie tak jakby spodziewałam się tego i w sumie naprawdę nie powinnam brać tego do siebie w ogóle. I jakby psychicznie też no wiedziałam, że takie coś się może wydarzyć i tak jak mówię, nie ma tragedii, nie? Jeszcze nie jest nic tak przesądzone. Poza tym no tamoksyfen, te tabletki, które biorę od 6 lat, one oprócz tego, że no, zmniejszają ryzyko ponownego zachorowania na raka piersi, to dodatkowo no, w moim przypadku na przykład, ponieważ miałam wysokohormonozależnego, Boże, znowu wysokohormonozależnego guza piersi, no to niestety zwiększają ryzyko wystąpienia raka endometrium, więc no, na jedno spoko, na drugie nie do końca spoko. Ale chcę Wam powiedzieć o tym, jak ma się moja psychika w oczekiwaniu na takie wieści, gdzie teoretycznie wszystko mam w głowie poukładane i ja to wiem, że nic tam źle nie wygląda. Moja ginekolog powiedziała, że ona jest dobrej myśli, ale oczywiście musimy się spotkać za 4 miesiące i sprawdzić, co tam się dzieje. Plus cytologia też mówi, że nie widzi nic tam strasznego, ale wiadomo, cytologia to cytologia. To powiem Wam, że przy mojej depresji, nerwicy lękowej, no to to jest ciężkie przeżycie. I miałam naprawdę bardzo dużo dni takich spoko, takich, że po prostu no czekam, zobaczymy, co będzie dalej. Ale ostatnio dopada mnie dół, gdzie nie mogę sobie poradzić bez tabletek i znowu zaczynam czytać różne dziwne historie na internetach. Boże. Ja już wyczytałam, to ziewanie to jest na tle nerwowym. No, więc wygląda to tak, że ja już na tym etapie jestem na tabletkach uspokajających, po których dzień następny jest dla mnie w ogóle strasznie stracony, bo no nie potrafię się odnaleźć jakoś po tych tabletkach. Mimo tego, że to jest jakaś tam zwykła hydroksyzinka, zwykła, niezwykła, ale w odpowiednich ilościach naprawdę daje czadu. I mimo tego, że nie chcę się tym martwić, nie chcę się tym przejmować, to jednak gdzieś tam z tyłu głowy mam to, że może się coś wydarzyć i ruszy machina, nie? I to jest straszne. To jest w ogóle takie. Ja żyję takim przeświadczeniem, że kiedy coś się za bardzo układa, to musi coś spierniczyć. Albo że kiedy
wymagasz od życia coraz więcej rzeczy, które nie są istotne w gruncie rzeczy, o tak, no to życie pokazuje ci pauzę i mówi, no to odpocznij sobie na ławce rezerwowych. Ale wychodzę też z takiego założenia, że od życia trzeba brać garściami, bo inaczej to nie będziesz miał w ogóle żadnych wspomnień, nie będziesz z siebie dumny i nie będziesz się rozwijać. Także tutaj trzeba taki złoty środek znaleźć, ale przy depresji, nerwicy lękowej w połączeniu z przeszłością nowotworową jest ciężko, jest bardzo ciężko. Jest to po prostu na tę chwilę dla mnie awykonalne. I zastanawiając się nad tym, co mogę dla siebie zrobić, oprócz tego, że cały czas loguję się na diagnostykę, żeby sprawdzić, czy może święta pracują i ten wynik już będzie w tej cytologii, ponieważ dzisiaj mija 10 dni od pobrania wymazu, no to jednak nie chciałabym tego robić, bo już było dobrze, bo już tego nie robiłam i czekałam na wyniki, ale jednak nie było to już w taką paranoję wpadało, tak jak teraz to wpada. I co jest najgorsze dla mnie? Najgorsze jest to, że ja to wszystko rozumiem, to wszystko wiem i w teorii wiem, że to nic nie zmieni. O. Że ani tego nie przyspieszę, logując się to chwilę, sorry, ani sobie nie ułatwię życia czytaniem i w ogóle diagnozowaniem się przez łyka Google. Ja to wszystko teoretycznie wiem. I o tyle to jest głupie, że ja wiem, ale nie mogę tego w ogóle jakoś skonfrontować tak z realiami. Znaczy konfrontuję to z realiami, ale jakoś to się razem po prostu nie wiąże. I to mnie zastanawia, dlaczego mój umysł jest tak głupi, że tutaj jest mądry, a tutaj jest taki głupi i taki niezrozumny. No i to jest dziwne bardzo. Tym bardziej jest to dla mnie dziwne, że no muszę się wspierać lekami. Naprawdę coraz częściej myślę o tym, że będzie mi niezmiernie ciężko zostawić te leki. Bo nie wiem, czy ja dam radę, bo są takie sytuacje, gdzie no są mega stresujące dla mnie i nie potrafię sobie inaczej poradzić. Chociaż, tak jak mówię, ostatnio naprawdę był ogromny progres, bo ja nie potrzebowałam takiego wsparcia i takiej odskoczni w postaci farmakologii. A teraz gdzieś tak... No jest dziwnie, po prostu jest dziwnie. I mimo tego, że tutaj na zewnątrz jestem uśmiechnięta i zadowolona, to po prostu diabelnie się boję. No ale no... Nic nie zrobię, czasu nie przyspieszę. Wynik będzie jaki będzie, tak? No i teoretycznie to wszystko wiem. A w praktyce? W praktyce nie wiem, nie mogę się do tego przekonać. I zaczynam coraz częściej myśleć o tym, żeby może te leki rzeczywiście zmienić. Albo po prostu dać sobie jeszcze kilka szans, bo w sumie to nie zdarza się często, takie problemy, że muszę się podeprzeć lekami na uspokojenie. A z drugiej strony szkoda mi tego zmarnowanego następnego dnia. Jestem też mocno poddenerwowana następny dzień. Zresztą dzisiaj tak samo byłam, bo no, emocje mnie przerastają i ta cała sytuacja i naprawdę najchętniej wyszłabym z domu i wróciła dopiero wtedy, kiedy będą wyniki i w ogóle zajęła czymś głowę. I kiedy udaje mi się trochę zapomnieć, to bardzo szybko to do mnie wraca z takim przerażeniem. I oczywiście czuję ten lęk w żołądku, czuję strach ogromny. Teraz naprawdę cały weekend przeleżałam, bo się bardzo źle czułam. W ogóle 2 tygodnie ostatnie dla mnie były bardzo wykańczające fizycznie. Może to i dobrze, bo psychicznie odpoczęłam na pewno, mimo tego, że fizycznie byłam zsiorana niesamowicie, ale byłam z siebie bardzo zadowolona, bo naprawdę zrobiłam wszystko tak, jak chciałam i dałam siebie wszystko przede wszystkim i czuję się po prostu spełniona w tej kwestii. Mówię oczywiście o kwestii zawodowej. Ale z drugiej strony to patrząc, moja psychika... Dziś nie wiem, jest ten strach ciągle, że coś pójdzie nie tak. Że ten wynik może nie być taki dobry, albo że w sierpniu okaże się, że muszę mieć tą abrazję i potem coś wyniknie, tak? Ale to są już takie odległe terminy.
którymi teoretycznie nie powinnam się przejmować, przynajmniej nie teraz. A sam po gaciach, taka jest prawda. Ja wiem, że depresja i nerwica lękowa to są naprawdę bardzo złożone przypadłości i ciężko jest je jakoś ułożyć w schemat, bo tutaj schematu nie ma, każdy jest indywidualnym przypadkiem. No ale jest to trudne, że tutaj jest niby wszystko ok, a za chwilę no, jest masakra. Tyle taki plus, że mam dużo energii cały czas, bo bywały dni, kiedy byłam taka naprawdę smutna, nastawiona do życia w ogóle pesymistycznie i totalnie nie miałam siły na nic, nie miałam ochoty wstać z łóżka, ogarnąć chaty, pójść do pracy, odrobić lekcji z dzieckiem. Także na tyle jest dobrze po tym półtora roku, że naprawdę takie dni, kiedy czuję się źle psychicznie i nie mam przez to siły, jest bardzo mało, nie pamiętam, kiedy tak było. Ja jestem oczywiście zmęczona, ale fizycznie. Coś tam mnie, mówię, weekend brało, więc w ogóle leżałam całe 3 dni i po prostu dzisiaj jak wstałam, to mnie wszystko bolało i pierwsze, co pomyślałam, co mnie w ogóle przeraziło, to to, że a może to jest jakiś proces nowotworowy. Dawno nie miałam takich myśli i to mnie przeraża po prostu, moje własne myśli mnie przerażają i to jest ciężkie do zrozumienia, ale mam taką nadzieję, że kiedy dostanę ten wynik z cytologii, czyli to będzie może jutro, może pojutrze, może dziś, nie wiem, jak oni tam pracują, to troszeczkę mnie to uspokoi. Nadal będę oczywiście czekać na sierpień, ale myślę, że gdzieś mam takie przeczucie, jeśli chodzi o ten przerost endometrium, że tam będzie wszystko ok, że nie będzie potrzebny żaden zabieg. Jeśli chodzi o cytologię, nie czuję nic praktycznie, tak? Nie wiem, czy mam prawo czuć dobrze, czy źle, czy pójdzie to w kierunku pozytywnym, czy negatywnym, ale jeśli chodzi o ten przerost endometrium, gdzieś tak wewnętrznie czuję, że będzie wszystko ok. I to jest dziwne, może dlatego, że bardziej się przyjmuję tą cytologią. Wiecie, ta badań, czekania na wyniki, no to jest cholernie trudne, po prostu, zwyczajnie. I nie chcę wpadać znowu w paranoję i czytać, i googlować, czekać, odświeżać strony diagnostyki, bo wiem, że to nic mi nie da, ale z drugiej strony nie mogę się w ogóle powstrzymać. I to jest po prostu przerażające, naprawdę. Nie znajduję innego słowa, będę powtarzała, przerażające. Tym bardziej, że długo już tego nie doświadczałam i tak jakby wyzbyłam się tego i zapomniałam już o tym uczuciu. A teraz znowu tak jest i to mnie po prostu przeraża, że boję się, że po prostu się uwsteczniam, że uwsteczniam emocjonalnie. Chodzi mi o moją chorobę, że i wracam do tyłu, daję krok i tego się właśnie boję, że dużo pracuję nad sobą i a to teraz tak mi po prostu umyka, przez palce przelatuje. No mam też taką nadzieję, że to jest może normalne, bo to może dziwnie zabrzmi, ale ja nie wiem, jak to jest mieć problem bez depresji i bez nerwicy lękowej i nie wiem, kiedy problem jest problemem, a kiedy zaczyna się u mnie już faza lęku, nerwicy lękowej, ataku takiego typowego. Nie wiem, nie znam tego i nie potrafię tego rozgraniczyć, nie nauczyłam się tego po prostu, jestem dysfunkcyjna w tym momencie. Ja nie potrafię tego powiedzieć, że aha, tu jest granica i jeśli zrobię krok do przodu, to no to już będzie znowu epizod lękowy, a epizod depresyjny, ale jak zrobię, zostanę tutaj, gdzie jestem, no to jest zwykły po prostu problem, który muszę ogarnąć i strach, lęk przed wynikiem, który każdy doświadcza. No ja tego nie potrafię rozróżnić i osoba, która choruje na depresję bądź nerwicę lękową, no to bądź i to, tak jak ja, no to niestety nie potrafi tego zweryfikować, czy to jest już problem, czy nie. Ja tylko wiem, że jest źle, bo porównuję sobie to do czasów sprzed załamania nerwowego, że też takie myśli miałam, może nie tak natrętne mam, jak wtedy miałam, te 1,5 roku temu, kiedy miałam takie ostatnie poważne załamanie nerwowe, ale
Emocjonalnie nie radzę sobie i nie potrafię tego zaszufladkować jakoś, żeby to było dla mnie jasne i klarowne. Nie umiem w emocje czasami, o. Tak to powiem. Nie umiem w emocje. Nie we wszystkie, ale w te właśnie takie, kiedy jest sytuacja problematyczna, to taka trudna do przejścia, no to ja nie wiem, czy ludzie, którzy są zdrowi, też tak mają, czy nie mają, i ja już powinnam w tym momencie biec do swojego psychiatry i zmieniać leki albo iść na terapię znowu. Nie wiem, nie umiem tego określić. Może to jest też taki sygnał, że może powinnam znowu wrócić na terapię, bo już teraz nie chodzę na terapię do mojej psychoterapeutki i może powinnam to przepracować, że coś jest normalne, a coś nie jest normalne i jak to rozgraniczyć, jak się tego dowiedzieć, bo ja tego nie umiem, nie znam, nie wiem. Także to są ciężkie sytuacje, ale proszę Was, żebyście trzymali za mnie kciuki, za wynik cytologii, żeby moje endometrium się uspokoiło. Nie chciałabym mieć kolejnych odwiedzin w szpitalu, bo szpital nie napawa optymizmem i to są naprawdę trudne doświadczenia i nie chciałabym po prostu tam być. Byłam wielokrotnie zmuszona być na oddziałach wszelakich i naprawdę myślę, że no, wyczerpałam już swój limit w tym życiu. Więc trzymajcie za mnie mocno kciuki. I w ogóle od tego powinnam zacząć. Postanowiłam to nagrać, żebyście nie myśleli, że tylko będę Was motywować i mówić, żebyście szli do przodu i nie przejmowali się i zostawiali za sobą wszystkie troski, tylko żebyście wiedzieli, że nawet kiedy jest bardzo, bardzo dobrze, długi, długi czas, to są takie dni, kiedy jest słabo i że jest taka osoba jak ja, która nie potrafi się nieraz w tym odnaleźć. Mam nadzieję, że takich Aluś jest więcej. Znaczy mam nadzieję, nie mam nadziei. Mam nadzieję, że nikt po prostu tego więcej nie czuje, tak jak ja. Bo to jest ciężkie, trudne i straszne. Ale z drugiej strony, jeśli jesteś osobą, która czuje to samo, co ja i ma takie myśli, jak ja i też nie potrafi w emocje, to odezwij się, może jakaś grupa wsparcia, nie wiem, cokolwiek. Możemy, będziemy mogli sobie razem pogadać o tym i zawsze w grupie będzie raźniej, ale no, tak czy siak mam nadzieję, że tak się nie czujecie, bo jest bez sensu i totalne dno. No, dziś będzie mało generalnie tak pocieszająco, więc ja już pójdę spać. Bo skoro nie mogę powiedzieć nic dobrego, to może się po prostu zamknę, ugryzę w język i tyle. Życzę Wam fajnej nocki, miłego tygodnia w pracy, skróconego jeden dzień. I już niedługo majowy weekend, więc będzie fajnie. Trzymajcie za mnie kciuki, ja za Was trzymam i życzę Wam naprawdę cudownych dni. I żeby słoneczko świeciło, i żeby był uśmiech, i żeby w ogóle było wszystko tak, jak sobie chcecie. Trzymajcie się ciepło, pa.